Pycha. Co my tu mamy? O, daj spokój. Działaj już. Ach, ty paskudny mały. Zaraz, co się dzieje? Biedronka, Pikachu, Prankster, Bad Boy i... To trochę dziwne. Naprawdę dziwne. Wzywam mroczne moce mojej krwi. Co? Czy ktoś potrzebuje mojej pomocy? Nie martw się, doktor Melanie zajmuje się tą sprawą. Chwila, to ty, Bad Boy? Tak! No to do roboty. Uff, moje biedne plecy. To wszystko przez tego prankstera. Musi mi pani pomóc. Uważaj, użyjemy wampirzego rentgena. To bardzo poważny problem. Ale chyba mam pomysł. Będziesz tego potrzebował, Bad Boy. Zgadnij, kto to? Tęskniliście? Ups, o, nie chciałem. Dobra, dość bzdur. Zróbmy to. Żadna choroba nie oprze się moim pajęczynom. Nie ma nic ważniejszego dla zdrowia niż zdrowy kręgosłup. Wow, czuję się teraz taki bohaterski. Pani doktor, to dla pani. Dzięki za pomoc. Lepiej już pójdę. Ehem. Szkoda, że ja tak nie potrafię. Aktywacja trybu ukrycia. Ach, ci bohaterowie i ich sztuczki. Ale przynajmniej mam ten specjalny klucz. Wkrótce rozwiążę tę zagadkę. Stało się coś strasznego. Ptysia strasznie bolą zęby. No proszę. Tak, teraz wszystko jest jasne. Będziemy potrzebować magnesu. Podkręćmy moc. O-o. No cóż, tego się nie spodziewałam. Hej! Co ty wyprawiasz, krwiopijco? Juh, proszę bardzo. A teraz czas na... O, nie ma mowy. Odejdź ode mnie. Pomogę ci, doktorku. Boli cię ząb, co? Możemy to naprawić. Pozbądźmy się tego paskudztwa. Dam sobie radę. Na pewno tak. Ha? Dobre wyczucie czasu. Dzięki. Dobra, panie prankster. Już prawie skończyliśmy. Ha, no cóż, nie musisz mi dziękować. Hej, gdzie ty się wybierasz, kolego? O nie, nic nie zrobiłem. Przysięgam. Ciągnij, ciągnij. Czy w końcu nam się udało? Pa, pa, kolego. Panie prankster, jak się pan miewa? Te zęby wymagają poważnego czyszczenia. Czas pozbyć się tej płytki nazębnej. Jesteś tego pewien, frajerze? Z tobą koniec! A, to takie niesprawiedliwe! Dobra, dobra, nic mi nie jest. A, ej, możemy o tym porozmawiać. Nie będzie litości. To rozumiem. Hej, skąd się tu wzięliście? O-o! Hej, wszystko gra? Au! To naprawdę bolało! Naprawimy cię w mgnieniu oka, panno Hardy. No proszę, to ciekawe. Teraz dokładnie wiem, co robić. Zacznijmy sprzątać od razu. Zostawcie to mnie! Posprzątam tu w mgnieniu oka. Nie zostawię po sobie ani pyłka. Powiedziałem... Ani pyłka! Zrozumiano? Hej, patrz, tam jest duch! Mam cię! Cici, wow! Ale super! To takie proste! Weź sobie klucz w podzięce, doktorku! Do zobaczenia! Nieźle! Prawie osiągnęłam swój cel. O-o! Kto tam? Pika, pika! Co się stało, maleństwo? Ups! Pika? Pika, pika!
Tak, naprawdę? No cóż, Pikachu, trafiłaś we właściwe miejsce. Zbadajmy cię. Nie możemy tracić czasu. Otwórz buzię. Cześć wszystkim! To ja, Mario! Mamma mia! Jakie to zatkane! To praca dla mnie! Zróbmy to! Co za bałagan! To się w ogóle nie nadaje! Teraz twoja kolej! Nie wychodzi! Nie pasujesz tutaj! Och, mamma mia! Pika, pika! Widzieliście to? No cóż, rura odetkana. Pika, pika! Co to jest? Pika, pika. Wygląda jak jeden z tych kluczy. Chodź do mnie, skarbie. Pikachu, nie ma dla ciebie nadziei. Jestem o krok bliżej do mojego obiadu. Haha, otwórzmy to. Z ostatniej chwili. To dopiero ekscytujące. Biedronko, tak mi przykro. Chyba mam kolejnego pacjenta, którym muszę się zająć. Witamy w naszej klinice. Biedronko? Czy to ty? Nie martw się, uratuję cię. Dobra, to jest prawdziwa sytuacja awaryjna. Serce Biedronki zostało złamane. Nie przestawaj oddychać. To miasto cię potrzebuje. O nie, Biedronko. Nie pozwolę na to. Trzymaj się, Biedronko. Dalej. Dalej, kochani. Musimy uratować tę superbohaterkę. Im więcej lajków wyślecie, tym większe doładowanie. Wow. Nieźle. Teraz w końcu możemy to zrobić. Pika, pika. Naprawić złamane serce, co? Dam radę. Żegnaj, zdrajco. Teraz Biedronka będzie kochać tylko samą siebie. Misja zakończona. Pika, pika. Co to było? Biedronko, ty żyjesz. Nie dałabym rady bez ciebie. Mam dla ciebie niespodziankę, pani doktor. Szukasz tych kluczy, prawda? Dokładnie tego potrzebowałam. Dzięki. Dobra, kolego, gotowy? No to jedziemy. Udało się! A może jednak nie? Wygląda na to, że został jeszcze jeden klucz. Ale do którego bohatera może on należeć? Jak myślicie? Powiedzcie mi w komentarzach. Proszę, doktorze. Moje kły tak bardzo bolą. Musisz mi pomóc, bo będzie po mnie. A oto nasz ostatni klient. Ale najpierw cię zbadajmy. Okej, Hagi, spiłujemy trochę twoje kły. Samuraj musi zawsze postępować zgodnie ze swoim kodeksem. Co wy tu robicie? Znajdźcie sobie inne miejsce na nocleg. A kim ty w ogóle jesteś? Miło mi cię widzieć, moja pani. Pani doktor? Mamy problem. Jaki problem? Proszę, pomóż mi wyciągnąć stamtąd tego księcia. Co tu zrobić? A, właśnie wymyśliłam idealny plan. Dokładnie tego potrzebujemy, doktorku. Wasza wysokość, jesteś uratowana. Tak, wyżej, lećmy. No cóż, oto jestem. Witam, pani doktor. O, jesteś po prostu niewiarygodnie czarująca. Zostaniesz moją królową? Tak, zdecydowanie. W takim razie pozwolę sobie zaprosić cię do mojej królewskiej krypty. Mam nadzieję, że zostaniemy razem na zawsze, ukochana. Kolacje podane, wasze królewskie mości. Smacznego! Dobry wieczór wszystkim. Co jest dzisiaj w karcie? Bardzo specjalny przysmak.
Mam nadzieję, że będzie Państwu smakowało. Ha, to jest świetne. O tak, idealnie. Czy Wy jesteście wampirami? Denis, nie możemy jej zjeść. No dobrze, kochanie. Kolacja odwołana. Jest więcej dobrych wiadomości. Będziemy Cię adoptować. Juhu! Wszystkie moje marzenia się spełniają. Dzisiaj zaczyna się Twoje nowe życie, kochanie. To nie w porządku. Daj spokój, skarbie, tylko spójrz na nią. Nie. Ona jest naszą kolacją. Zjem ją. O nie! Mamusiu, pomocy! Denis, pamiętaj o Twojej diecie. Nie jedz dzieci. To jest niesprawiedliwe. Czuj się jak u siebie, kochanie. Cici, wow! Ale to super! Jest idealnie! Twoje uściski naprawdę mają zapach. Nie mów, że cię nie ostrzegałem, Melanio. Dobrze, kochanie, musisz się wykąpać. Więc to jest królewska łazienka. Nie traćmy czasu. W porządku, której kuli do kąpieli powinniśmy użyć? Powiedzcie nam, co myślicie w komentarzach. To świetna sugestia. Dzięki. Wróciłem. Jestem bardzo głodny. Znowu, Denis, poważnie. Trzymaj się z daleka, bo będziesz miał poważne kłopoty. Jesteś gotowa, Weronika? No to chodź za mną. Myślę, że świetnie się spisałyśmy. Spójrz tylko na siebie. O, naprawdę nie chcę. Mam tyle pryszczy. Nie panikuj, mama coś wymyśli. Tęskniłyście za mną? Bo wróciłem. Dobra, poradzę sobie. Wasz król jest w niebezpieczeństwie. Spójrzcie tylko na te pryszcze. Dobrze, kochanie, musisz się uspokoić. Spójrz, Weronika. To jest rozwiązanie wszystkich naszych problemów. Świetnie, udało się. I jak wyglądam? Czym ja sobie na to zasłużyłem? Co ty tu robisz, puszku? Czy to są plastry na pryszcze? Ha! Cóż, to był świetny interes. Dobra, bierzmy się do roboty. Twoje pryszcze nie mają szans. Do zobaczenia, kochanie. Będę bardzo tęsknić, mamusiu. To moja szansa. Mam cię. Teraz już nie uciekniesz. To ty, tato? Co się z tobą stało? Ja też lubię dbać o swoją skórę. A teraz czas zająć się tobą. Znowu uciekasz? Poważnie? Widzę, chcesz się bawić w chowanego. O-o, proszę, niech on mnie nie znajdzie. Chodźcie wszyscy, znajdziemy ją razem. Powiedzcie mi, gdzie się ukrywa w komentarzach. Dość zabaw. Czas na kolację. Nie mam mowy. Muszę polować dalej. Okej, teren czysty. Haha, wampiry są najlepszymi łowcami. Weronika, widzę cię. Boisz się słońca, co? Dobra, dzieciaku, to koniec. Proszę, tato, nie rozumiesz, że nie chcę być zjedzona. Ale wciąż jestem taki głodny. No dalej, potrzebuję tylko trochę przypraw. Ale ona jest taka słodka i urocza. A, pomocy! Kochanie, co się stało? O nie, moje biedne dziecko. Denis, to już przekroczyło wszelkie granice. Masz przechlapane. Proszę, Melanio, to tylko nieporozumienie. Napraw ją, natychmiast. Zasnęłam na chwilę? O nie, to wcale nie tak. Jestem teraz wampirem. No i proszę, teraz oficjalnie jesteś naszą córką. Teraz możemy być prawdziwą wampirzą rodziną. Nawet jeśli nie mamy krwi do picia. Chwileczkę, muszę coś sprawdzić. O, nasza córeczka jest taka słodka. Hej, zwolnij! To twój wujek Joe! Dlatego nigdy nie wpuszczamy dzieci do krypty. Będę latać!
O, tak szybko dorastają. Leć, mój mały nietoperku, leć! Denis, nasze dziecko jest ranne. Wszystko okej, kochanie? Dzięki, ale nie martwcie się o mnie. Nic mi nie jest. Każda księżniczka musi mieć księcia. Zaraz zaczniemy casting. Książę? Prawdziwy, prawdziwy książę? Co się z wami dzieje? Czas na twoją metamorfozę. Ja nie mogę oddychać. A teraz najbardziej ekscytująca część. Twój wampirzy make-up. Siadaj. Zacznijmy od podkładu. Dbanie o skórę jest całkiem proste. Wow, czy to naprawdę ja? Oficjalnie dokonaliśmy niemożliwego. No dobrze, moi księżęta, gdzie jesteście? Czy jesteście gotowi na pojedynek o moją rękę? O, chwila, zapomnieliśmy o czymś. Po prostu użyjemy szablonu i dodamy zdrowy połysk. W końcu nigdy nie można świecić zbyt jasno. To świetny pomysł, mamo. A teraz czas na przesłuchania. No dalej, księżniczki nie mogą sobie pozwolić na spóźnienie. Oto Lej. Wow, podoba mi się to, co widzę. Cześć, Lej. Chcesz iść na randkę? Musisz ustawić się w kolejce. Najpierw chciałbym porozmawiać z tą piękną damą. O, naprawdę jesteś czarujący. Dobra, kolego. Najwyraźniej nie pasujesz do tego zamku. Oblałeś przesłuchanie. Wynocha stąd. Jasne, skoro tak mówisz. Właściwie to najlepiej wynoś się z tego kraju. Naszym następnym kandydatem jest Kevin. Jest sportowcem, jest bardzo charyzmatyczny i bardzo pewny siebie. Myślę, że naprawdę moglibyście się polubić. Tak, nie jest zły. Nie mam mowy. Jest tu coś podejrzanego. Ruszaj się, kolego. Aha, teraz widzę. Jesteś oszustem. To po prostu niedopuszczalne. Teraz zobaczymy, co naprawdę potrafisz. To jest zbyt upokarzające. Nie musicie mi dziękować. Ja tylko robię swoje. To jest niewypał, mamusiu. Sprawdźmy następnego kandydata. Timothy. Jest mądry i słodki. I jest świetny w wampirzej koszykówce. Tak, to ten jedyny. Świetny wybór, kochanie. Będziecie wspaniałą parą. Cześć, jestem księżniczka Weronika. To może pójdziemy na królewską randkę? Obawiam się, że nie dzisiaj. O, chyba zachorował. Mamo, tato, musicie pomóc. Wiem, co robić. Daj spokój, to nie są ćwiczenia. Dobra, zobaczmy. Co my tu mamy? To jest najgorsze. Co ty masz z kłami, kochanie? Będziemy potrzebować sprzętu ochronnego. Poradzimy sobie z tym. Bierzmy się do roboty. To będzie trudne. Ale jakoś damy radę. Najpierw pozbądźmy się tego paskudztwa. To takie proste. Jak dotąd idzie dobrze. Świetna robota, kochanie. A teraz moja kolej. To nie będzie bolało, obiecuję. I ciągnij! Udało się. Tylko spójrz na tego malucha. O, ale jeszcze nie skończyliśmy. O, to genialny pomysł. Będziesz miała najładniejsze kły w całym naszym królestwie. A gdzie nasz książę z bajki? Chwileczkę, to moja rodzina. Kiedyś byliśmy tacy szczęśliwi. Opowiem wam wszystko o tych czasach. Opowiem wam wszystko o tych czasach. Ty i mama. Och, kochanie, przywitaj się z Melanie. Od teraz będzie twoją mamą. Moją mamą? Czy to jakiś żart? Och, jestem zabójczo poważna. Ona jest wampirem! Kochanie, co ty próbujesz powiedzieć? Tato, naprawdę muszę z tobą porozmawiać. Ta pani to potwór. Widziałam jej kły na własne oczy, przysięgam. Co to w ogóle ma znaczyć? Nie rozumiem. Witaj, moja słodka. Dalej, spójrz na nią. Hello. Hej. Och, ona jest taka piękna.
Daj spokój, nie widzisz? Jestem pewien, że się dogadacie. Cóż, zachowuj się jak najlepiej, kiedy nas nie będzie. W międzyczasie będziemy się dobrze bawić na naszej randce. Dziś są moje urodziny! Mam dla ciebie prezent, kochanie. Mam nadzieję, że ci się spodoba. To ta sukienka, którą zawsze chciałaś mieć. Ładna! Potrzymaj to dla mnie, dobrze? Dziękuję bardzo, tato! Niczego nie będę dla ciebie trzymać. O, to najlepszy prezent. O, kiedy dasz jej twój prezent? Mój prezent... O, daj mi tylko chwilę. Och, tak, nie mogę dać jej krwi, co nie? Kochanie, wszystko w porządku? Oczywiście, że tak, skarbie. Po prostu... Kto to może być? Ja otworzę. Nigdzie nie idźcie. O, pewnie, że tak. Zaraz wracam. Cześć, jestem mamą Weroniki. Naprawdę? Rozumiem. Mogę wejść? Hej, ale ja tylko... Tak, może być. Najpierw pozbądźmy się tego. Świetnie. Cóż, czas na mnie. Tada! Spójrz na to, Weronika. Taki uroczy prezent. Od mojej kochanej macochy. Nie chcę od niej niczego. O, zgrozo. Dlaczego ona jest dla mnie taka wredna? Weronika, to bardzo niegrzeczne z twojej strony. A co my tu mamy? Och, to był prezent od mojej prawdziwej mamy. Przepraszam, Kitty. Weronika! Co to za pukanie? Ej, to mama! Cześć, kochanie. Pozwolisz, że wejdę? Po co w ogóle pytać? Chodź! Och, mamo, tak się cieszę, że znów cię widzę. Naprawdę przepraszam za zrujnowanie prezentu. O, nie martw się o to, kochanie. Naprawię to w mgnieniu oka. Tada! Twoja Kitty jest teraz jak nowa. Dzięki. To wszystko przez tę paskudną macochę. Ona jest wampirem, wiesz? Naprawdę? O, wiedziałam. Racja. Musimy znaleźć jakiś dowód. Musimy znaleźć jakiś sposób, żeby ją przyłapać. Do tej skrzyni prowadzą podejrzane ślady. Hej, to krew! Cóż, powinniśmy zobaczyć, co jest w środku. To worki z krwią! Nieźle. Znalazłyśmy najważniejszy dowód. A, Earl Grey, moja ulubiona. Hej, co tu się dzieje? Tak o sobie rozmawiałyśmy. No wiesz, o życiu. Wynoś się z mojego domu. Nie ma mowy. Wygląda na to, że sytuacja robi się dość napięta. Hej, wy dwie, natychmiast przestańcie się kłócić. Mogę wyjaśnić, tato. Mama i ja dowiedziałyśmy się, że Melania jest wampirem. A dowody są tutaj. Chodź, sam zobacz. Ale nic tu nie widzę. Och, nie mam mowy. Och, w porządku, znajdziemy inny sposób. Och, Melania! Chyba ktoś cię woła! Dodajmy trochę czosnku. Nikogo nie widzę. O, chyba mi się przesłyszało. Au! Co się stało, kochanie? Nie, to zaraz wrócę, skarbie. O nie! Spóźnię się do pracy! Pa, pa! Baw się dobrze! Dobra, teraz przebiłyście. Mamo, pomocy! Musimy uciekać, kochanie! To je nauczy ze mną nie zadzierać. Tych śmiertelników tak łatwo oszukać. Mniam. W porządku, czas na obiad. Hej! Cześć, mamo! Tak bardzo za tobą tęskniłam. Twoja mama też bardzo tęskniła. Do jutra! Słodkich snów! Dobranoc, kochanie. Bye, bye. O, nie mogę się doczekać jutra. A! Co to było? O nie, tak się boję! A! Czy to... duchy? A! Kwiaty od mamy! Okej, już dobrze. Weronika, uspokój się. Duchy nie istnieją.
ktoś tam jest? Odejdźcie ode mnie, potwory! To była tylko roślina. Powinnam powiedzieć o tym tacie. Wszystko tylko nie to! Wynoś się stąd! Asio! Mam nadzieję, że będzie zbyt pełna, by przyjść też po mnie. Weronika! Wstawaj, szkoda dnia! Przyniosłam ci śniadanie. Dzięki, tato. To takie miłe. Dla ciebie wszystko, kochanie. Hej, co to za znamiona? Pokaż. A? Nie mam pojęcia, skąd się to wzięło. Wiem, to była Melania! Ugryzła cię, kiedy spałeś. Dzień dobry wszystkim. O nie! O, kochanie. Jak mogłeś się tak zranić? Uważaj bardziej na siebie, dobrze? Tak bardzo cię nienawidzę! A masz ty, krwiopijco! Dobrze, kochanie, powinieneś iść wziąć prysznic. Wow, jesteś świetną aktorką, wiesz? Mam cię na oku, koleżanko. O-o! To było gdzieś tutaj. Sekretna skrzynia Melanii. Teraz dowiemy się, co ukrywa. Wow! O, wow! Jest otwarta! Wow! Wow! Aha! Mam cię, mały szpiegu. Naprawdę nie znoszę tego miejsca. Tu jest okropnie. Siedź cicho i zastanów się nad swoim zachowaniem, kochanie. Gdzie powinnam schować klucz? Ach, idealnie. Nikt go tu nie znajdzie. Czas dać nauczkę tej paskudnej dziewczynie. O, nawet nie wiem, od czego zacząć. I przygotuj się na spotkanie z Frankiem. Och, jestem po prostu taka wredna. Nie, tylko nie nietoperze. No i jak ci się to podobało? Nie mogę oddychać. Nie mogę oddychać. Muszę szybko zadzwonić do mamy. Mamo, jestem w ogromnych tarapatach. Musisz mi pomóc. Trzymaj się, kochanie. Jestem w drodze. Dobra, tam jest ta skrzynia. Wow. O, nie chcę się otworzyć. Wow, spójrz na ten masywny zamek. Możecie mi pomóc znaleźć klucz? Powiedzcie mi, gdzie on jest w komentarzach. Pod łóżkiem, co? Dzięki. Tu jesteś, mały kolego. W porządku, jak na razie jest okej. Tylko poczekaj. Otworzę to. O, mamo, tak się bałam. Już dobrze, kochanie. Mama zawsze jest przy tobie. Ach, w końcu mam chwilę dla siebie. O, ona musi coś planować. I dokładnie wiem, co. Aha, jest dokładnie tak, jak myślałam. Wampir w swoim naturalnym środowisku. Tata musi o tym wiedzieć. Tato! Och, jestem. Jestem teraz trochę zajęty, kochanie. W takim razie muszę zdobyć poważne dowody. Och, ten koktajl z listonosza jest całkiem niezły. Powiedz cheese! Fiu, no dobra, o czym chciałaś porozmawiać? Musisz zobaczyć te zdjęcia. O, Weronika, co ja mam tu w ogóle oglądać? Dalej, tato, przyjrzyj się bliżej. Tutaj. O, kochanie, masz rację, to przezabawne. Ej, z czego się śmiejemy? Weronika, to takie słodkie. O, to po prostu nie fair. Dzięki za pocieszenie, kochanie. Co to jest? Powiedzmy, że to chusteczka. Trochę się pobrudziłaś. O, Adam, jesteś taki troskliwy.
uciekniesz ode mnie. O, zaraz wygram. Jeszcze trochę. Hej, proszę, nie zasłaniajcie mi. Ta do pomocy. Ona chce mnie ugryźć. O, ona tylko żartuje. Kocham cię, skarbie. A ja kocham ciebie. Chwileczkę. Czy to były kły? Nie, to nie może być prawda. O nie, Weronika! Kły z dala od mojej córki. O, teraz będzie co? Czy ty naprawdę chcesz walczyć ze mną, ty głupia śmiertelniczko? Cici, wow! Zaczyna się robić ciekawie. W porządku, tato, zajmę się tym. Hajja! 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 O, teraz oberwiesz. Auć! Ups. Przepraszam, nie chciałam. Brr, nie możecie przestać się kłócić, co? Dobra, przestańcie w tej chwili. Mówię do was. To ona zaczęła! Maybe, proszę wyjść stąd. Jasne, wyjdę. O, to takie stresujące. Zabierz to ode mnie. Melania! Znowu nic. Jeśli chcesz, żeby coś było zrobione dobrze, zrób to sama. Sama poradzę sobie z tą macochą. I jeszcze raz. O tak! Jestem pełna sił! Au! Żegnaj, krwiopijczynio! To za moją mamę! Au! Puść mnie natychmiast! Broń gotowa! Czosnek gotowy! Ochronny balsam do ust i dezodorant? Są! Do dzieła! Dobra, teraz dostaniesz! Co? Wow, wow! Nie boję się ciebie! Ha! Nie trafiłaś! Nie masz szans! A masz! Auć! Co za mała niestara! Co tu się w ogóle dzieje? Cześć, kochanie! Więc naprawdę jesteś wampirem, co? Tak. No i co? A teraz posłuchaj mojego głosu. Zrobię, co każesz. Zwiąż tego bachora i pospiesz się. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. O, ha? Tato, nie! Nikt ci teraz nie pomoże. Uwierz mi, dopilnuję tego. Naprawdę potrzebuję waszej pomocy. Prześlijcie nam lajki na wyrwanie taty z transu. Cici, wow, nieźle. Dziękuję bardzo. Chwileczkę, to jest wampir. Moja hipnoza minęła tak szybko? Oh, nie czuję się za dobrze. Cóż, ups. A teraz czas na mój obiad. Nie, nie zbliżaj się do mnie. Nie pozwolę ci jej skrzywdzić. Mamo, to było super! Fajnie, wiedziałam, że sobie poradzę. Chodź, rozwiążę cię. Tak jest! Dzięki, mamusiu! O, moja słodka córeczko. Auć! O, moja głowa! Hej, co się z nią dzieje? Teraz już nigdy nikogo nie skrzywdzi. A, na pewno? Ha? O, chyba mam pomysł. Wisiorek Biedronki. Kupię sobie taki. Jesteś gotowa na niesamowitą przemianę? Mam nadzieję, że to zadziała. Nie! Wow! Jestem teraz Biedronką? Super! Tworzymy świetny zespół, co? Dziękuję wszystkim bardzo. Halo? Potrzebujesz pomocy w walce z Władcą Ciem? Już lecę! Muszę lecieć! Pa, pa! Oddaj się, Władco Ciem! Nie masz już gdzie uciekać! Jesteś gotowa, Biedronko? Urodziłam się gotowa! Naprawdę myślicie, że możecie mnie pokonać? O-o, chyba tym razem nam nie wyszło. Proszę, nie rób nam krzywdy, Władco Ciem! Nie mam mowy.
Nie będzie litości. Czarny kocie, mam dla ciebie nowinę. Co? Będę ojcem? Zgadza się. O, dosyć tego. Przygotuj się, władco ciem. Tak, udało się. Wow, mój brzuch. W końcu zobaczymy, jak wygląda nasze dziecko. To takie ekscytujące. Witam, zaczynamy nasze badanie. No proszę, co my tu mamy? Cici, wow! Cześć, skarbie! Nie martw się, wkrótce poznasz mamusię i tatusia. Jakie słodkie maleństwo. Cóż, czas na obiad. O, ale słodzia. Hej, co się stało? Nie mam pojęcia. O nie, to sygnał! Ruszajmy! Hej, poczekaj na mnie. Wiesz, że nie nadążam. Dobra, udało się. Kto tutaj mógłby potrzebować naszej pomocy? Tak, to miejsce przyprawia mnie o ciarki. Jest takie paskudne. Dobra, mam moje jojo. Dobra, biedronko, za mną. Tam ktoś jest. Czy to kolejna z pułapek władcy ciem? Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Wednesday Adams? Cześć. Gratulacje z okazji macierzyństwa. To była nasza niespodzianka? Zgadza się. Macie nas. Czekajcie, wysadzę to. No i jak idzie? Rusz się, bad boy. Chwileczkę. Jak długo to jeszcze potrwa? Witaj, kotku. O tak, to będzie idealne przebranie. Będą w szoku. Nie przejmuj się, bad boy. Poradzimy sobie bez fajerwerków. A teraz kto ma ochotę na ciasto? O, akurat myślałam o zjedzeniu czegoś słodkiego. W takim razie na co czekamy? Weźmy sobie ładny, duży kawałek. No dalej, na co czekacie? Hej, właśnie przypomniałem sobie, że mam jeszcze jedną. Nieźle! O nie, tylko nie to. Ups. Nie martwcie się, nic mi nie jest. Co to u licha było? No wiecie, powinnam się zbierać. Kitty bardzo dziwnie się dzisiaj zachowuje. No dobra, zacznijmy tam, gdzie skończyliśmy. Wiem, wujku Drakulo, to było strasznie upokarzające. Dlatego muszę wymyślić nowy plan. Porwę biedronkę. To na bank zadziała. Weźmiemy jakąś linę, zwiążemy biedronkę i się wkopiemy. O, jestem geniuszem. Witamy wszystkich w naszej szkole dla rodziców. Pierwszą rzeczą, której się nauczycie, to zmiana pieluch. Przywitajcie się z naszymi maleństwami. Fuj, nie mam mowy. To zbyt praktyczne jak dla mnie. Och, ten smród. Dzięki bardzo, ale już sobie pójdziemy. Hej, wracajcie tu natychmiast. Zmiana pieluch jest naprawdę bardzo łatwa. Wystarczy kilka delikatnych ruchów i... Tada! Mamy czyste i szczęśliwe dziecko. A teraz niech czarny kot spróbuje. Jestem gotowy. Czas założyć maskę i dodatkową ochronę. Tak, na wszelki wypadek. No to do dzieła. Na pewno sobie poradzisz, kochanie? Tak, jak najbardziej. To nie działa. Pielucha się zacięła. To bardzo nieprofesjonalne z twojej strony. Witajcie. Tęskniliście? To było niezręczne. Co? Czy to brudna pielucha? Cóż, spróbujmy jeszcze raz. Dobra, kochanie, daj mi to zrobić. Aha, globus. Dokładnie tego mi trzeba. Idealnie. Teraz dostaniesz biedronko. No i zaczynamy. Cici, wow! A teraz potrzymaj mi trochę dziecko. Cześć wszystkim. Wybaczcie, jestem tu nowa. O, to wspaniale. Zaraz wrócę. Widzisz, świetnie ci idzie. Hej, wiesz już, jak nazwiesz swoje dziecko? Daj mi chwilę do namysłu. Nie, nie wiem. Pomocy! Ciszej, kochana. Muszę znowu przewijać dziecko. Hej, gdzie się wszyscy podzieli? Pomożecie mi?
Czy wiecie, dokąd uciekła Biedronka? Niemożliwe. Została porwana przez wampira? Dzięki za podpowiedź. Gdzie ja jestem? Co się dzieje? To miejsce jest takie dziwne. No proszę. Wygląda na to, że wylądowałam w kryjówce wampirów. Wow, szybko to rozgryzłaś. Zamknij się i przestań hałasować. A teraz czas jeść. Same problemy z tobą. Cześć, skarbie. Niam, 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 niam. Nie ruszaj się. Tylko spróbuj mnie złapać. Och, czarny kocie. Wiesz, jestem teraz taka głodna. Szybko uciekajmy stąd. O, mój bohaterze, uratowałeś mnie. Hej, co to było? Nie! Dobra, dość tego marudzenia. Chcę krwi. A masz, potworze. Nie rozśmieszaj mnie. Au, to bardzo boli. Wynoś się stąd już. Dasz wiarę? Ugryzła mnie. Tak, i było pyszne. Hej wszyscy, potrzebujemy waszej pomocy, żeby zrobić powtórkę. Musimy zapobiec tej tragedii. Super. Dziękuję bardzo. Ha, spudłowałeś. What? Och, jaja sobie robicie. Odwal się od nas. Dasz wiarę? Ugryzła mnie. Och, jak ona śmiała skrzywdzić moje dziecko. Daj spokój, nie ma co się złościć. O-o. Hej, mamusiu, czas na nas. Okej, spokojnie, muszę tylko zachować spokój. Trzymaj się, kochanie. Zabierzemy cię do szpitala. Jesteście przezabawni. Hej, to dziwne uczucie. Hej, zaczekajcie na mnie. Czy ona nie jest po prostu najsłodsza? Hej, niech mi ktoś pomoże. To jest straszne. Co? Czy to wampir? Trzymaj się ode mnie z daleka. Będę się bronić. Uspokój się. Proszę, odłóż czosnek i kołki na miejsce. Ale ohyda. Proszę, nie gryź mnie. Potrzebuję tylko USG. Naprawdę? Tak, jestem w ciąży, wiesz? O, trzeba było tak od razu. Cóż, panno wampirzyco, po prostu się zrelaksuj. Wygląda na to, że moje dziecko umiera tam z głodu. To takie słodkie. Wiesz, jak to naprawić, prawda? Au! To nie było miłe z twojej strony, wiesz? Tak? Wygląda na to, że dziecko smakowało. Wielkie dzięki. Moja dziewczynka. Jestem w ciąży. Te wampiry. Nie mam mowy, to Derek. Okej, będzie dobrze. Przyniosłeś mi kwiaty. To takie słodkie. Ej, a co ty masz z tym brzuchem? No, jestem tak jakby w ciąży. W ciąży? Dobra, spokojnie. Poradzę sobie z tym. No to spadam stąd. Hej, czekaj, pozwól mi wyjaśnić. No dobra, słucham. Jak to się stało? Wiesz, po prostu ugryzłam Biedronkę, ona była wtedy w ciąży. No i tyle. Daj, jasne. Nie okłamałabym cię, przysięgam. Wiesz, że jesteś moim jedynym. W takim razie świetnie. Może przyniosę ci coś do jedzenia? Dzięki Bogu, że się udało. Wow! Wróciłem! Twój krwisty koktajl. Chyba mi nie smakuje. A może czosnek? Ty tak na poważnie. No dobra, zaraz wracam. Proszę bardzo. Okropnie śmierdzi. Nieźle. Ale dobre. Fiu. Cieszę się, że ci smakuje. Myślę, że będzie jeszcze lepsze z bitą śmietaną. Pycha. Nie mogę uwierzyć, że ona naprawdę to robi. Dziękuję bardzo, kochanie. Jesteś prawdziwym bohaterem. Upsi, przepraszam. Każdemu się zdarza, prawda? O, Edward, dlaczego wyszedłeś na słońce? Cześć, mam twoją pizzę. Wielkie dzięki. Sos czosnkowy. Żartujesz sobie ze mnie? Ale to zamawiałaś. Naprawdę mnie nie polubisz, kiedy się kurzę. Proszę, zostaw mnie w spokoju. Ja tylko dowożę. Czy to czaszka? Hej, pobudka.
strasznie boli! Złaś! Hej, uważaj! Dobra, bez paniki, pomogę ci! Spokojnie, kochana! Przeszłam szkolenie dla położnych! Nie zapomnij oddychać! Wdech i wydech! Oddycham! Staram się jak mogę! Op, złapałam! Patrz, twoje dziecko! Au! Odejdź ode mnie! Jaka słodka! Zupełnie jak mamusia! A! Sarciu! Co? Czy to są kły? O, to się nie dzieje! Aui! Mój Boże! Halo? Tak, potrzebujemy karetki! To wypadek!